Basia kupiła mi bułkę serową i oceniam ją na mocne 8 na 10. Nawet pomimo tego, że zjadła jej połowę, była dobra. Była świeża i dobrze przyprawiona. Ostatnio jest dziwna pogoda. I zauważyłam, że nagle wychodzi słońce, potem nagle ono zachodzi za chmurę i zmienia się światło, także mam nadzieję, że albo przestanie tak się dziać, albo nie będzie to wyglądać źle. Anyways, we will have to deal with that. Wracając, porozmawiamy o studiach. Ostatnio dużo się u mnie działo. Ja miałam na studia egzaminy i nie mówiłam o tym zbyt wiele wcześniej. Mówiłam, że będę je mieć, mówiłam, że idę na studia. Nie wypowiadałam się na ten temat aż tak dogłębnie, chociaż myślę, że niektórzy mogli się w pewnym sensie domyślić, albo niektórzy wiedzieli. W każdym razie ja zdawałam na reżyserię i to były studia, które wymyśliłam sobie już dosyć dawno temu. Więc przygotowałam się do tego, trzeba było złożyć seczkę, jakie tam były egzaminy. No niestety nie dostałam się. Wiem, jak ciężko dostać się na kierunki filmowe. Na mój kierunek było 8 miejsc, zdawało 130 osób. Ja wysyłałam już teczkę z takim nastawieniem. To znaczy, nie chcę powiedzieć negatywnym, że wiedziałam, że się nie dostanę, tylko jakby miałam to w głowie. Więc ja w sumie potraktowałam to jako takie doświadczenie, taką trochę rozrywkę. I nie stresowałam się za bardzo przed egzaminami. Egzaminy miałam 3 oprócz teczki. Nie chciałam o tym mówić wcześniej, bo pomyślałam sobie, że coś się nie dostanę. I jakby na początku miałam takie podejście, że o niektórych rzeczach się nie mówi, bo jeśli nie wyjdą. Ale z drugiej strony porażki nie są złe. Ja właśnie poszłam na te egzaminy i spotkałam tam masę ludzi i większość z nich nie było nawet po maturze. Oczywiście było parę osób, z którymi rozmawiałam, które były świeżo po maturze, tak jak ja, i które zdawały pierwszy raz, ale większość tak naprawdę było dużo bardziej doświadczonych albo zdawali po parę razy też na inne uczelnie, więc ciężko z kimś takim konkurować. My mieliśmy 3 zadania, scenariusz, inscenizację i rozmowę i ja, mimo że brakło mi, nie wiem, czy można być, że dużo czy mało punktów, i tak jestem z siebie zadowolona, że spróbowałam to po pierwsze i że zrobiłam wszystko, co mogłam tak naprawdę. Nie wiedziałam w ogóle, co mnie tam czeka, nie wiedziałam, jak wyglądają do końca te egzaminy, tylko tyle, co wyczytałam w internecie. Oczywiście, że byłam trochę zawiedziona, kiedy nie dostałam się do drugiego etapu i kiedy jakby w ogóle nie zakwalifikowałam się do tą uczelnię. Ale z drugiej strony mam to przygotowane, jeszcze złożyłam na 2 inne kierunki. Zobaczymy, jutro są wyniki tak naprawdę. No i w takim razie, co dalej, co kiedy nie dostaliśmy się na ten pierwszy wybór? I tak naprawdę jakby moim zdaniem, będąc świeżo po maturze, a nawet nie, bo mówiłam o tym już też w moim pierwszym filmie, że ma się dopiero te 20, 19, 20 coś lat i to jest tak naprawdę bardzo młody wiek i to jest wiek, żeby eksperymentować. I ten rok przerwy można wykorzystać naprawdę na milion sposobów, bo jeśli składaliście też na inne kierunki, w moim przypadku było to tak, to znaczy nadal jest to tak, że ja złożyłam papiery na 3 kierunki, na 2 uczelniach i wszystkie te kierunki były związane z czymś, co mnie w pewnym sensie interesuje. Więc to nie tak, że złożyłam, że mój plan B i C to są rzeczy, które absolutnie mam gdzieś i tylko pójdę na studia, żeby iść na studia. Więc akurat ja zdecydowałam się, pomimo porażki z kierunkiem, to był moim pierwszym wyborem i ja mimo wszystko zdecydowałam się dalej iść na studia. I mimo tego, że będę próbować za rok, chciałabym w międzyczasie skończyć też jakiś kierunek. Tak, więc ja planuję dalej iść na studia, ale tak naprawdę jest tyle rzeczy, które można zrobić. Bo tak naprawdę można wybrać po prostu kierunek taki zapasowy. Jakby życie jest bardzo przewrotne i nigdy się nie wie, czy tak naprawdę ten kierunek nie spodoba wam się bardziej. Można spróbować innego kierunku, pochodzić rok i spróbować zdawać na pierwszy wybór jeszcze raz. Można sobie w ogóle zrobić przerwę od studiów, na przykład iść do pracy, zarobić trochę pieniędzy, przygotować się w międzyczasie, nie wiem, do jakby aplikacji na kolejny rok, albo poprawić maturę, to zależy, wam źle poszło. Jeden rok można zrobić naprawdę wiele rzeczy
I niekoniecznie musi być to schematyczne pójście na studia. Wiele zależy od możliwości, bo można iść do pracy, można sobie odłożyć, można, nie wiem, podróżować, jeśli ktoś już ma odłożone pieniądze, można spróbować innego kierunku studiów, bo już wiele się spodoba. Można, nie wiem, zacząć sobie hobby, które jakby łączy się z przygotowaniem do poprawek matur, czy do poprawek egzaminów, można zapisywać się na jakieś kursy. Wiadomo, że porażki bolą, ale czasami porażki mogą zmienić się w coś dużo lepszego i za rok możecie, może być nawet wdzięczni, że coś takiego się wydarzyło, bo może to prowadzić do różnych niespodziewanych wydarzeń. Tak jak powiedziałam wcześniej, życie jest bardzo przewrotne i ja osobiście lubię wierzyć, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I jeszcze może przy okazji opowiem trochę o moich maturach, bo tak jak mu wspominałam, zdałam te matury. U mnie matury się nie liczyły na pierwszy wybór, tylko liczą się na dwa następne. Ale nie nagrywałam reakcji z matur, bo no szczerze mówiąc po prostu nie chciałam tego robić, bałam się, że będą te wyniki słabe i nie chciałam tego umieszczać w internecie. I w sumie mogę powiedzieć, jakie miałam te wyniki, bo no nie wiem, czy było to coś spektakularnego. Na pewno bardzo mnie te wyniki zaskoczyły, szczególnie matma, której miałam 84% i jakby osoby, które znają mnie i wiedzą, jak bardzo nie znoszę matmy, i wiedzą, jakie miałam wyniki z matur próbnych, to wiedzą też, że to jest naprawdę wow. Ja z pierwszej próbnej matury miałam 29%, z czego byłam pewna, że poszła mi całkiem w porządku. I tego bałam się najbardziej, bo ja maturę z matematyki napisałam... Tak, wydawało mi się, że jest okej, że zdam. I bałam się, że braknie mi tego procenta. Ja miałam w ogóle egzamin tego samego dnia, kiedy dostawaliśmy wyniki matur. Ja miałam egzamin o 16. I ja do 16 nie sprawdzałam. Wszyscy pisali, jakie to mają wyniki do mnie i ogólnie. A ja nie sprawdzałam. I dopiero właśnie chyba o 18, kiedy wróciłam z Katowic, to było 18-19, sprawdziłam te wyniki. No także matematyka 84. Zdane i ja byłam naprawdę tak szczęśliwa, że wszystko inne nie miało już dla mnie znaczenia. Potem polski. Z polskiego miałam 73%, co jakby myślę, że jest w porządku wynikiem. Wiem, że mogłabym mieć więcej. Jedno zdanie to już jak wyszłam zaraz z matury, wiedziałam, że mam w nim błąd i na pewno mówiłam o tym w ogóle we vlogu moim maturalnym, do którego serdecznie zapraszam, mimo że są wakacje. Już. I jedną rzecz w rozprawce mogłam napisać inaczej i myślę, że na tym zyskałabym troszkę punktów. Mimo wszystko 73% jest to wynik dla mnie taki zadowalający. Potem angielski z podstawy miałam 100%, a z rozszerzenia 90% i to było moje takie małe zawiedzenie, bo ja angielskiego uczę się naprawdę bardzo długo. I to znaczy 90% nie jest złym wynikiem, także proszę tutaj don't come at me for that, bo nie chodzi o to, że ja nie jestem zadowolona z tego wyniku, po prostu naprawdę dużo się uczyłam tego angielskiego i liczyłam na 200, ale jakby nie byłam też aż tak zawiedziona, bo ta matematyka wszystko nadrobiła. I potem polski rozszerzony, z którego miałam 90% i który był dla mnie tak samo wow, bo ja nie miałam w szkole w ogóle przygotowania do tego polskiego i tak naprawdę ja przygotowywałam się sama i ciężko powiedzieć, że w ogóle się przygotowywałam, bo tak jak mówiłam też we vlogu maturalnym, ja napisałam może dwie rozprawki albo trzy z rozszerzenia i to sama, więc nawet nie wiedziałam, czy do końca dobrze. Mały life update jest taki, że nadal nie czuję, że są wakacje, mimo że jest jakaś połowa lipca, ale o tym będzie osobny film, który wrzucę w przyszłym tygodniu. To chyba tyle, jeśli chodzi o temat studiów i temat matur. Na pewno jak dostanę się na studia, to będzie też więcej vlogów takich studenckich. I dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. I guess. No, ale tak jak mówię, no serio, rok, jeden rok.